Dlaczego moim zdaniem Valtteri Bottas był bez winy w tej kraksie z George'em Russellem? Dlaczego Lewis Hamilton miał szczęście na Imoli? Dlaczego to Max Verstappen i Red Bull są faworytami do tytułu? Posłuchajcie, zapraszam. Słuchajcie, za nami kolejny wyścig, o którym tak naprawdę można by spokojnie rozprawiać godzinami. W zasadzie nawet nie wiem, od czego zacząć podsumowanie zawodów na Imoli, które no, nie rozczarowały chyba poziomem emocji. Deszcz, który zaczął padać przed wyścigiem, był tutaj wybornym scenarzystą, jeżeli chodzi o wydarzenia w drugiej rundzie sezonu 2021. Oczywiście najwięcej mówi się chyba o kolizji, o kraksie z udziałem George'a Russella i Valtteriego Bottasa. Oczywiście temu też zamierzam poświęcić trochę czasu, natomiast chciałbym zacząć od tego, co w sumie najważniejsze, czyli od samej walki o zwycięstwo i od tego, że w tym sezonie Max Verstappen i Red Bull są naprawdę groźni, naprawdę mocni i są wciąż faworytami do tego, aby mistrzowski tytuł w ostatnim sezonie obowiązywania aktualnej formuły zdobyć. Może to się wydawać dla niektórych zaskoczeniem, przecież Mercedes poszedł do przodu, Mercedes, Lewis Hamilton zdobył pole position na Imoli, no ale z czystego tempa, z samego też przebiegu wyścigu wynika, że to Red Bull jest najbardziej wszechstronnym samochodem w tym momencie. No same kwalifikacje, też oczywiście błędy, straty czasowe i Sergio Pereza i Maxa Verstappena sprawiły, że Hamilton miał trochę ułatwione zadanie, a kto jak kto, ale Lewis Hamilton takich okazji i takich prezentów nie marnuje. Podobnie zresztą nie zmarnował tego, co wydarzyło mu się w samym wyścigu po błędzie, jego własnym błędzie przy dublowaniu. Ale po kolei od samego startu może zaczynając. Fenomenalnie rozpoczął Max Verstappen z tego trzeciego pola. Bardzo mądrze tutaj wepchał się pomiędzy pobocze toru, białą linię i Lewisa Hamiltona, ryzykując pewnie, ale Max jest Maxem i oczywiście takie rzeczy ma wkalkulowane. Później to zachowanie w pierwszym prawdziwym zakręcie, czyli w lewym fragmencie Tamburello, gdzie no, trafiła kosa na kamień, po prostu Lewis Hamilton będący od zewnętrznej miał po wewnętrznej kierowcę, który jedzie dokładnie tak samo jak on, czyli nie zostawia marginesu. Wtedy, kiedy może docisnąć do zewnętrznej, to po prostu to robi, nie zostawiając żadnych złudzeń, kto z tego zakrętu wyjedzie pierwszy. No albo on wyjedzie pierwszy, albo nikt z niego nie wyjedzie z tej dwójki, która jest uwikłana w taki pojedynek. Tak wygląda, tak brzmi wyścigowa doktryna Lewisa Hamiltona i także Maxa Verstappena, więc fenomenalnie tę ich walkę się ogląda i fenomenalnie ją się będzie oglądało przez resztę tego sezonu. Oczywiście o ile Mercedes zdoła dotrzymać kroku, bo tego kroku na razie Red Bullowi nie dotrzymują. I no, aż strach pomyśleć, gdyby nie było Hamiltona, tylko na przykład dwóch Valtteri Bottasów w Mercedesie, no to widowisko byłoby trochę słabsze chyba i już byśmy chyba narzekali na dominację Maxa i Red Bulla. Akurat na Imoli chodziło o dogrzewanie opon. Okej, Bottas był najszybszy w sesjach treningowych, ale warto zwrócić uwagę, że to były przejazdy, w których dopiero na drugim, trzecim, czwartym pomiarowym okrążeniu te jego opony zaczynały pracować i zaczynał uzyskiwać na nich dobre czasy. W kwalifikacjach jeszcze w Q1 miał taki luksus, no ale później w Q3 już tego luksusu nie miał, odległe pole startowe. Przed wyścigiem Mercedesa nieco uratowała ta zmiana warunków atmosferycznych i oficjalny komunikat, informacja dyrekcji wyścigu właśnie o zmianie warunków klimatycznych. Jest to o tyle istotne, że pozwala zmienić konfigurację chłodzenia hamulców. Jest to jedna z niewielu zmian, którą można wprowadzić przed rozpoczęciem deszczowego wyścigu, w zasadzie poza zmianą opon na przejściowe czy na deszczowe. W przypadku startu za samochodem bezpieczeństwa oczywiście obowiązkowo deszczowe, ale akurat tego na Imoli nie mieliśmy. Był na szczęście normalny start, na szczęście, bo zawsze jest to jednak lepsze widowisko. No i właśnie te hamulce, ta konfiguracja chłodzenia hamulców jest to tyle ważne dla dogrzania opon, że oczywiście w chłodniejszych warunkach odpowiednie ukierunkowanie, odpowiednie skonfigurowanie tych wszystkich elementów w obrębie chłodzenia hamulców pozwala większą część ciepła skierować właśnie na ogumienie, aby ułatwić tutaj dogrzanie. No i teraz tak, z jednej strony dzięki temu Lewis Hamilton miał trochę łatwiejsze zadanie, chociaż też zanim te opony zaczęły pracować, to minęło ładnych kilka okrążeń. Możecie sobie przypomnieć pierwsze okrążenia odjeżdżające Max Verstappen, później to się ustabilizowało, później Hamilton zaczął te straty odrabiać. Strasząc podcięciem, no nic z tego, tutaj podcięcie, czyli wcześniejszy zjazd, nie wchodzi w grę, dlatego że na okrążeniu wyjazdowym na zimnych oponach Hamilton straciłby jeszcze więcej, więc tutaj należało właśnie poczekać, aż Red Bull zjedzie, pojechać maksymalnie szybko to okrążenie na dogrzanych, wciąż dobrze pracujących oponach przejściowych, które już były właściwie zdarte do slików na tym etapie, no i oczywiście liczyć na to, że to okrążenie wyjazdowe Maxa będzie na tyle słabe, że uda się jakby nadciąć, uda się pojechać szybciej to okrążenie
zjazdowe i po pit stopie przeskoczyć przed Maxa Verstappena. Taki był plan, ale nie wypaliło. Nie tylko dlatego, że Max pojechał fenomenalne okrążenie wyjazdowe. Lewis swoje zjazdowe też zresztą rewelacyjnym tempem przejechał, no ale problemy podczas pit stopu, podczas zmiany kół, oba przednie koła. I prawdopodobnie mieliśmy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że to właśnie dogrzewanie, to zmiana konfiguracji chłodzenia hamulców po to, aby dogrzać opony. No wiadomo, jak coś jest rozgrzane, to zwiększa objętość, w związku z czym nie jest wykluczone, że po prostu pojawiły się kłopoty z zakleszczoną nakrętką ze zdjęciem koła, właśnie dlatego, że to nagrzewanie było ustawione na to, żeby maksymalnie je jakby wykorzystać do tego, żeby poprzez obręcze dogrzać maksymalnie opony. Więc to, co pomogło od strony samego zarządzania ogumieniem, przeszkodziło i zabrało te cenne ułamki sekund w czasie pit stopu. No i później, co się działo, to już świetnie wiemy. Próba utrzymania się za Verstappenem, próba jak najszybszego przejścia, przebicia się przez ten tłok na torze, błąd w zakręcie Tosa w ostatniej chwili, próba jeszcze wyjechania poprzez dodanie gazu, która zakończyła się oberwaniem przedniego skrzydła na barierze. Później długie kombinacje, komplikacje z wrzuceniem wstecznego biegu, który oczywiście jest obowiązkowy w każdym samochodzie Formuły 1, natomiast jego wrzucenie nie jest proste, po prostu nie jest tak, że łopatką tam sobie coś klikniemy, jest od tego guziczek, to wszystko musi zaskoczyć, cała procedura, po to oczywiście, aby przypadkiem tego biegu wstecznego nie wrzucić. No i oczywiście wyjazd ze żwiru tyłem na wstecznym biegu na tor. Michael Massey, dyrektor wyścigu, który jeszcze parokrotnie w tym naszym spotkaniu będzie się przewijał, pytany podczas odprawy takiej konferencji wirtualnej, prasowej po wyścigu przez dziennikarzy, dlaczego tutaj nie było dochodzenia ze strony sędziów, czy Michael Massey nie uznał za stosowne, aby zgłosić ten incydent sędziom, którzy następnie mogliby go rozpatrzyć lub nie. Tu warto może jeszcze tę procedurę wyjaśnić. Dyrektor wyścigu może zgłaszać incydenty panelowi sędziowskiemu, który może stwierdzić, że tutaj niepotrzebna jest żadna dalsza akcja, może zająć się takim incydentem i go następnie rozpatrywać, ale sędziowie, ci trzej sędziowie w panelu, którzy zmieniają się w zależności od wyścigu i wśród nich zawsze jest jeden były kierowca wyścigowy, jest także czwarty sędzia, który jest przedstawicielem jakby organizatora lokalnych władz na torze. No wiadomo, że ci jakby nominowani przez FIA sędziowie mają dużo większe doświadczenie, więc to jakby oni biorą na siebie główny ciężar rozpatrywania takich incydentów. Stąd tańczycznie mówi się o trzech sędziach, aczkolwiek formalnie jakby jest czterech w tym całym komitecie. Oni też mogą sami rozpatrywać incydenty, na które sami zwrócili uwagę, ale często też tak bywa, że dopóki dyrekcja wyścigu czegoś nie zgłosi, to oni no, po prostu nie wychylają się, nie wybiegają przed orkiestrę. No oczywiście to jeszcze jest taka sytuacja, że dyrektor wyścigu zawsze jest ten sam, więc jakby tu jest pewna stabilność, kontynuacja, powtarzalność, natomiast te zespoły sędziowskie po prostu się zmieniają. Różnie to bywa, te składy są też różne. Ale wracając do samego Hamiltona i tego, co się działo podczas tego wyjazdu z pobocza. Michael Massey stwierdził, że cały czas oglądał tę sytuację, śledził ją na monitorze i cały czas słuchał komunikacji radiowej pomiędzy zespołem, pomiędzy Peterem Boningtonem i kierowcą. Inżynier wyścigowy Bono dość dokładnie cały czas instruował, informował Lewisa o tym, co się dzieje, mówił mu, co ma robić, jak wygląda sytuacja na torze i tak dalej. Zresztą z komunikacji radiowej pomiędzy inżynierami i innymi kierowcami też jasno wynikało, że oni wiedzą, co się dzieje. Były oczywiście podwójne żółte flagi w tym sektorze. No a podwójna żółta flaga, wiadomo, kierowca powinien być przygotowany w zasadzie na wszystko, na lądowanie kosmitów na poboczu, na to, że tor jest kompletnie zablokowany, że trzeba po prostu zatrzymać się i przestać dalej jechać. Więc podwójne żółte flagi są ostrzeżeniem, które no, może ostrzegać zarówno o tym, że ktoś na wstecznym przebija się przez żwir, albo na przykład o tym, że traktor i jak jest traktor, to raczej teraz już wirtualna neutralizacja, ale że ludzie porządkowi próbują wypchać samochód ze żwirowej pułapki. I oczywiście zawsze w takim przypadku, czy to zewnętrznej pomocy ze strony sędziów, porządkowych, którzy wypychają samochód, czy właśnie przypadek wyjazdu na wstecznym biegu, najważniejsze jest to tak naprawdę, żeby jak najszybciej usunąć zagrożenie. I jeżeli najszybszym sposobem jest wyjazd na wstecznym, jeżeli oczywiście nie zablokujemy przy okazji całego toru, nie wyjedziemy komuś prosto przed nos i tak dalej, no to jest to rozwiązanie lepsze niż chociażby pomoc ludzi, którzy by tam musieli wybiec zza bariery na pobocze, przepchać ten samochód gdzieś albo w bezpieczne miejsce, czyli na tor, żeby sobie Lewis mógł odjechać, skoro nie zgasił silnika. Więc tak naprawdę no, zadziałano po prostu tak jak należy w tym przypadku i jakoś specjalnie bym się nie dopatrywał jakichś dziwnych zagrań ze strony sędziów czy samego dyrektora wyścigu, chociaż wiem, że takie tory są oczywiście bardzo popularne i żyją swoim życiem w bardzo wielu zakątkach internetu i wśród kibiców. Ja niestety może dla niektórych się pod tym nie podpisuję. Ważne oczywiście jeszcze było to, że po tych całych perypetiach Lewis Hamilton został zdublowany, stracił jedno okrążenie,
które odzyskał dzięki temu, że mieliśmy przerwanie wyścigu. Gdybyśmy mieli zwykłą neutralizację, samochód bezpieczeństwa, no to prawdopodobnie też to okrążenie byłoby odzyskane, bo z reguły jest tak, że podczas neutralizacji w jej końcówce pada komunikat, że kierowcy zdublowani mogą odzyskać stracone okrążenie, po to oczywiście, aby nie mieszać się tam pomiędzy tymi kierowcami, którzy realnie walczą o pozycję. Więc oczywiście ta czerwona flaga, ta przerwa wyścigu umożliwiła Lewisowi odzyskanie tego straconego okrążenia i to oczywiście pokazuje, że warto być nieustępliwym, warto zawsze próbować wyjechać nawet z dużą stratą czasową, bo jeszcze nigdy nie wiadomo, co dany wyścig może nam przynieść i zawsze jest okazja, żeby powalczyć. Ja myślę, że 19 punktów, 18 za drugie miejsce i 1 za najszybsze okrążenie jest to całkiem niezły bilans, biorąc pod uwagę to, co pewnie przebiegało przez głowę Hamiltona, kiedy siedział sobie w żwirze przy zakręcie Tosa i próbował wrzucić wsteczny bieg, więc no, warto walczyć, opłaca się walczyć i Hamilton to pokazał, oczywiście później to przebijanie się przez stawkę, no jasne, Mercedes szybsza maszyna, ale wciąż na Imoli wcale tak łatwo się nie wyprzedza, zwłaszcza ta walka z Norrisem, który miał dość mocno zmęczone te miękkie opony ze strony Norrisa, parę razy rzeczywiście starał się, naprawdę dawał się wszystko, żeby Hamiltona za sobą utrzymać, ale ostatecznie i Lewis i Mercedes byli po prostu zbyt szybcy. Po drodze jeszcze mieliśmy ten restart lotny, nie restart z pól startowych po czerwonej fladze i tutaj Michael Masi całkiem przytomnie to wyjaśnił i wytłumaczył. Chodziło o to, że była zbyt duża różnica w stanie nawierzchni. Mieliśmy rozjeżdżoną w miarę czystą już suchą nitkę. No i oczywiście były mokre miejsca i przy starcie z pól, kiedy mamy dwa rzędy na starcie, później dojeżdżamy do pierwszego zakrętu, do pierwszego konkretnego zakrętu, do Tamburello też różnymi liniami. Po prostu nie były to równe, sprawiedliwe warunki dla kierowców, którzy ustawiliby swoje samochody na polach startowych. Stąd akurat taka, moim zdaniem, zupełnie trafna decyzja, aby wykonać lotny restart, co oczywiście być może zadziała na niekorzyść takich kierowców, którzy musieli odrabiać straty jak Hamilton, bo wiadomo, że w takim zamieszaniu po normalnym starcie z pól więcej potencjalnie można ugrać. No ale restart był lotny i z całkiem rozsądnych powodów. No to chyba czas zahaczyć o główny temat, o kolizję, o zdarzenie Valtteriego Bottasa i George'a Russella. No cóż, Valtteri Bottas moim zdaniem tutaj żadnej winy za ten incydent nie ponosi. Oczywiście przychyli się do tego również sędziowie, uznając ostatecznie, że był to tak zwany incydent wyścigowy. Valtteri Bottas jechał swoim torem jazdy, swoją linią, trzymał się suchej części toru, tej wyjeżdżonej części toru. Owszem, to, że przesuwał się w prawo względem krawędzi toru, akurat w tym miejscu, w którym Russell się przestraszył i zjechał na mokre, to po prostu wynika z samej geometrii toru Imola, z samej nitki jazdy. Tutaj nie było żadnego manewru jakby niebezpiecznego, żadnego manewru sprzecznego z wyścigową sztuką, co zresztą też odnotowali sędziowie w swoim komunikacie, stwierdzając jasno, że żaden z kierowców nie wykonał żadnego nienormalnego, niebezpiecznego, błędnego, mylnego manewru w czasie tego incydentu. Bottas miał pełne prawo, żeby jechać taką właśnie linią toru, jaką sobie obrał. Nie musiał tutaj rozcierać czerwonego dywanu, zjeżdżać na bok, zjeżdżać na mokrą część toru. Jeżeli sobie popatrzycie na powtórki z kamer pokładowych, oczywiście ta kamera Bottasa, przynajmniej w tym momencie, w którym mówię do Was te słowa, czyli w poniedziałkowe popołudnie na takie nagranie ukazujące kokpit ruchy kierownicą, się nie ukazało. Nie było takich ujęć w przekazie międzynarodowym w czasie wyścigu. Później przez pewien czas też takie ujęcia się nie pokazywały. Jedyne co to kamera z nosa na samochodzie Valtteriego Bottasa i z tego ujęcia też było widać, że jakby cały czas jedzie tą suchą nitką toru, tak jak jest wyjeżdżone, tak prowadzi swojego Mercedesa przez ten fragment toru. To samo też było widać z kamery pokładowej George'a Russella, z której nawet można się dopatrzyć takiego momentu tuż przed samym uderzeniem, gdzie jakby Bottas chyba orientuje się, co się dzieje, że tam jest Russell i nawet odjeżdża w lewo, odchodzi trochę od niego, jakby w ostatnim momencie. Natomiast z kamery pokładowej Kimiego Raikkonena widać chociażby tor jazdy, który obrał jadący samotnie w tym momencie Raikkonen, mając ze sobą Mika Schumachera, tam nie było żadnej walki, po prostu jechał optymalnym torem jazdy i wyjechał nawet jeszcze bardziej w prawo niż Valtteri Bottas. Więc oczywiście zawsze jest tak, że ten, który atakuje zwłaszcza od zewnętrznej, no to on bierze na siebie ciężar jakby odpowiedzialności tego, co się stanie, to on musi ocenić, czy ma miejsce, on musi ocenić, czy są odpowiednie warunki, żeby wyprzedzać. Chwilę wcześniej, parę okrążeń chyba wcześniej, dyrekcja wyścigu zezwoliła na korzystanie z DRS-u i u George'a DRS był otwarty i kiedy już tam George sobie wszystko przetrawił po tych pierwszych bardzo ostrych reakcjach, może zrozumiałych w tym ferworze walki, też go za to nie chcę jakoś szczególnie potępiać, bo jednak trochę takiej ostrej dyskusji, może nawet jakichś niecenzuralnych gestów czy słów, no jest to coś, co
świadczy o dużych emocjach, jest to coś, co jest też elementem tego sportu, w zasadzie każdego sportu. Jest to coś, co pokazuje, co i w jaki sposób przeżywają kierowcy. I tutaj naprawdę nie można winić ani jednego, ani drugiego za zachowanie. George'a za to, że poleciał tam nawrzeszczeć na Bottasa, Bottasa za to, że chłodno pokazał mu, co o tym myśli jednym gestem. Później jeszcze z dużym spokojem w wywiadach mówiąc, że nie, ja w ogóle nie wiedziałem, co on tam krzyczy, nie ma to żadnego znaczenia, w ogóle jestem zdziwiony, że podjął się takiej próby ataku. No właśnie, sędziowie też uznali, że żaden kierowca nie ponosi tutaj przeważającej bądź wyłącznej winy za ten incydent. Okej, jestem w stanie się z tym zgodzić, chociaż oczywiście to wahadełko bardziej na stronę Russella, jeżeli chodzi o sam incydent. To on stracił panowanie nad samochodem w sytuacji, w której miał miejsce, w sytuacji, w której no, to on był raczej odpowiedzialny za to, co się dzieje, bo to on atakował od zewnętrznej, znając stan toru, mniej więcej wiedząc, jakie są warunki. Bottas nie zjechał w jego stronę, nie skręcił, nie przyblokował go. No, te komentarze George'a też, że Bottas przed innym kierowcą tak by się nie bronił, to było akurat żałosne. Samo zachowanie po wypadku, okej, adrenalina, naprawdę ferwor walki, można sobie wyobrazić różne reakcje, natomiast później, kiedy już powinno być trochę spokojniej, wcale spokojnie tak ze strony Russella też nie było. Takie komentarze mogły sobie odpuścić, zwłaszcza, że łatwo to jest odbić piłeczkę i powiedzieć, że gdyby George nie atakował Bottasa, tylko kogoś innego, to pewnie też inaczej by pojechał, może bardziej zachowawczo. No tutaj wszyscy wiemy, czym to jest podszyte, ta rywalizacja Bottasa i Russella, stawiająca Toto Wolffa w bardzo niezręcznej sytuacji, z której Toto ostatecznie potrafił wybrnąć, oczywiście stwierdzając, że tutaj no, nigdy nie ma winy 100% po stronie któregoś z kierowców, a Toto już ma doświadczenie w rozstrzyganiu takich sporów po akcjach z Nico Rosbergiem i Lewisem Hamiltonem. Niezręczne tej sytuacji oczywiście polega na tym, że George jest przyszłością Mercedesa, a Valtteri jest obecnym kierowcą tego zespołu. Dodatkowo jeszcze oczywiście przez tę całą akcję no, spore koszty tutaj wchodzą w grę. Jeśli chodzi o Williamson, to oczywiście zawsze jest to problem. Jeśli chodzi o Mercedesa, jest to tyle problem, że trudniej będzie się zmieścić w limicie wydatków. I Wolff już o tym otwarcie mówi, że tutaj dodatkowe koszty związane z przygotowaniem być może całego zupełnie nowego samochodu, no to sprawi, że jeśli chodzi o kwestie poprawek, pracy nad samochodem, czy nad odpukać pracami nad przyszłorocznym samochodem, to może tutaj trochę ucierpieć przez to, że trzeba będzie właśnie sfinansować w zasadzie przygotowanie całego samochodu zupełnie od nowa dla Valtteriego Bottasa. No i też myślę, że w tych słowach Toto Wolffa, w wielu słowach, które padły, jest sporo jakby mądrości i prawdy, że nie zyskujesz sobie większych praw do fotela w Mercedesie tym, że rozwalasz jeden z samochodów tego zespołu. Oczywiście tracąc w ten sposób samemu szansę na dobry wynik, ale też rujnując szanse i nadzieje zespołu, do którego chcesz przejść jakby docelowo. No i też ten cytat z Toto Wolffa, że żartuje sobie, drażnie się z George'em, że musi tutaj pokazać poziomem jazdy, że zasługuje na jeżdżenie w Mercedesie, a to, co pokazał teraz, jest bardziej bliskie jakiemuś pucharowi markowemu typu puchar Renault Clio, to, co zademonstrował George na torze na Imoli. Sędziowie nie zdecydowali się tutaj na wskazanie winy George'a Russella też dlatego, że no, warunki były, jakie były. I byłoby to dość no, takie mocne i brutalne stwierdzenie, że tak, to George ponosi winę za ten incydent. I jeszcze jest w tle być może jedna kwestia, o której było swojego czasu głośno, kiedy opracowano taryfikator punktowy przed sezonem 2014 i w takich nieoficjalnych szkicach tego taryfikatora, który od tamtej pory pewnie się wielokrotnie już zmienił, były różne precedensy, różne rozstrzygnięcia, które sprawiły, że ten system punktów karnych jakoś tam się w miarę ukształtował, za co jest jeden, za co dwa, za co trzy punkty. Wtedy pamiętam, że za spowodowanie incydentu, który doprowadza do przerwania wyścigu, czyli do wywieszenia czerwonej flagi, kierowcy należy się aż 5 punktów karnych. I teraz chodzi po prostu o to, że nie chcę, żeby to było odczytywane jako, nie wiem, pochwała działania sędziów, którzy widząc, ile grozi George'owi, postanowili odpuścić i w ogóle go za to nie karać, nie uznawać, że jest 100% winny. Raczej zmierzam do tego, że w tego typu, w tym konkretnym incydencie, po prostu tej 100% winy, czy nawet mocno przeważającej winy na George'a tutaj nie można zrzucić. Chyba że będziemy konsekwentnie podchodzić do każdego incydentu, w którym warunki na torze, właśnie taka chęć walki, to doprowadziło do wypadku i wtedy uznajemy, że tak, to jest wtedy 100% wina tego kierowcy, który zawalił. No, być może to powinno być właśnie rozsądne i dobre podejście, ale wtedy mielibyśmy też takie swoiste zniechęcenie do atakowania, zniechęcenie do podejmowania prób ataku, prób walki. Owszem, tutaj mieliśmy zrujnowanie wyścigu rywala, który i tak jechał tam na 8 czy 9 pozycji z Bottasa, to tak jak zresztą George słusznie zauważył, to w ogóle są jakieś tam okruszki i tak naprawdę nie powinno go w ogóle tam być. No ale fakt jest taki, że wypadek był dość poważny, mógł mieć dość poważne
konsekwencje, ale skłaniam się ku temu, że tak, po pierwsze winy Bottasa w tym nie było żadnej, natomiast cała reszta po prostu splot okoliczności, splot wydarzeń i tutaj też jakieś pastwienie się zbędne nad Russellem mogło właśnie doprowadzić do tego, że wchodzimy w taką narrację, że kierowcy nie powinni walczyć, nie powinni atakować, nie powinni ryzykować, widząc lukę nie powinni w nią wjeżdżać, co jest oczywiście kompletnym zaprzeczeniem samej teorii ścigania i tego, po co oni tam w ogóle jeżdżą i po co my to wszystko oglądamy, więc wina większa oczywiście ze strony Russella według mnie, natomiast rozstrzygnięcie tego jako incydent wyścigowy też rozumiem i też jestem w stanie się pod tym podpisać. Jeśli natomiast chodzi o inne rozstrzygnięcia sędziowskie podczas tego pełnego wydarzeń wyścigu, no to już tak do końca się ze wszystkim nie zgadzam, chociaż oczywiście rozumiem, że sędziowie mieli do pewnego stopnia związane ręce aktualnymi przepisami oraz niejasnościami, które w tych przepisach tkwią. O co chodzi już szybciutko wyjaśniam. Sebastian Vettel i kara 10 sekund postoju, czyli największa kara czasowa, jaką sędziowie mogą wymierzyć za to. Oczywiście to jest kara z automatu za takie przewinienie. Tutaj nie było jakby decyzji, kiedy już ustalono, dostali sędziowie informację od delegata technicznego, że do takiego wykroczenia doszło, to już nie mieli wyjścia, musieli taką karę wlepić Sebastianowi Vettelowi. Chodzi o to, że w samochodzie Sebastiana tylne koła nie były założone do samochodu po sygnale 5 minut przed rozpoczęciem okrążenia rozgrzewkowego, no ale nie były założone, bo był problem z hamulcami. Samochód został następnie zepchnięty do alei serwisowej 4 minuty przed tym sygnałem do rozpoczęcia okrążenia rozgrzewkowego i z tejże alei serwisowej wystartował do wyścigu. W związku z czym, no tutaj chodziło po prostu o to, że był problem w samochodzie, trzeba było ten problem jakoś rozwiązać. Nie było wyjścia, po prostu nie mogli zostawić Vettela z palącymi się hamulcami na polach startowych jeszcze z założonymi kołami. Trzeba jakoś zareagować i tak wystartowała z alei serwisowej, a nie ze swojego pola, więc tutaj stratę poniósł już wyraźną na samym starcie za ten incydent. Dodatkowo oczywiście to, na co Seb był wściekły, to jak długo trwała cała procedura i taki no, bardzo nieszczęśliwy splot okoliczności dostał tę karę, informację o tym w momencie, w którym właśnie zmienił opony na sliki. I w takiej sytuacji, przy takiej karze można dwa razy minąć linię mety, przeciąć linię mety i trzeba zjeżdżać najpóźniej właśnie wtedy na odbycie tej kary. Oczywiście, kiedy tor jest jeszcze wilgotny, kiedy mamy ten punkt przesiadki z przejściówek na sliki, Seb założył sliki, zjechał, stał 10 sekund bez ruchu na stanowisku serwisowym. Oczywiście temperatury w oponach diabli wzięli. Więc naprawdę był to absolutnie niefortunny zbieg okoliczności. No i kara oczywiście zgodna z literą prawa, natomiast po prostu to prawo jest bez sensu, tak samo jak było w przypadku, nie wiem czy pamiętacie, Kimiego Raikkonena, kiedy zakwalifikował się do Q3, później wymieniano części w jego samochodzie tak, że musiał startować z alei serwisowej i założono mu inne opony. Nie wystartował na oponach z Q2, co jako kierowca, który wszedł do Q3, no, powinien zrobić, tak jest napisane w przepisach. Ale przecież i tak wymienili mu pół samochodu, złamał zasady parku zamkniętego, musiał ruszać z alei serwisowej, założył inne opony, dostał karę czasową wyścigu. I ten przepis jest już zmieniony, już nie obowiązuje. Jest oczywiście wyjątek, jeżeli ktoś wszedł do Q3, jedzie z alei, to oczywiście może sobie wybrać też i dowolnie opony, poza tym, że sobie może cały samochód wymienić. Więc wydaje mi się, że tutaj też taki przepis, taka adnotacja do regulaminu powinna wejść, że w sytuacji, w której te koła nie są założone, bo jest problem z samochodem, samochód następnie i tak trafia dalej serwisowej i startuje stamtąd, no to już nie kopmy leżącego, nie wlepianie po prostu bezsensownych kar. To należy po prostu zmienić ten przepis. Mam nadzieję, że no, najpóźniej w przyszłym sezonie to już będzie jakoś uporządkowane. Tak samo sytuacja z Kimim Raikkonenem i tą karą też wlepioną po wyścigu za sytuację sprzed tego lotnego restartu. Kwestia niedoprecyzowania też w przepisach pewnych rzeczy, na co zresztą sami sędziowie zwrócili uwagę w swoim komunikacie z tą karą 30 sekund, czyli taka sama kara jak dla Sebastiana Vettela, 10 sekund postoju stop and go, natomiast wlepiona po wyścigu jest zamieniana na karę 30 sekund doliczaną do czasu, przez co oczywiście Kimi stracił zdobyte na Imoli 2 punkty. Tutaj chodziło o to, i w zasadzie może zaczniemy od początku, od innych tego typu incydentów w tym wyścigu, żeby zrozumieć po prostu całą filozofię tego, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Na okrążeniu rozgrzewkowym, jeżeli kierowca popełni błąd, obróci się, straci pozycję, może odzyskać swoją pozycję w szyku, jeżeli zrobi to do momentu przecięcia pierwszej linii samochodu bezpieczeństwa. To jest linia, która jest na wysokości zjazdu do alei serwisowej, czyli praktycznie do samego końca okrążenia rozgrzewkowego. Kierowca po jakimś tam błędzie, problemie, może to swoje pole startowe po prostu odzyskać. Tak jak to zrobił Charles Leclerc po tym, jak wypadł z toru na okrążeniu rozgrzewkowym tutaj na Imoli. Natomiast Sergio Perez, jak świetnie pamiętacie, miał awarię swojego samochodu w Bahrajnie, odpalił auto, ale nie zdołał odzyskać tego swojego miejsca w szyku i wtedy automatycznie trzeba zjechać do alei serwisowej i rozpocząć wyścig właśnie z alei serwisowej. Nie ma tutaj jakby innej możliwości.
Druga kwestia to jest to, co przydarzyło się Sergio Perezowi, za co Perez dostał karę 10 sekund doliczonych, czyli 10 sekund w czasie pit stopu trzeba odsłużyć i dopiero później mechanicy mogą zacząć dotykać samochód i zabierać się za zmianę kluczy, co tam jeszcze mieli akurat w planach. Zmianę kierownicy też w przypadku akurat Pereza wtedy. Perez wypadł z toru, tam się obrócił na okrążeniu za samochodem bezpieczeństwa podczas neutralizacji w trakcie wyścigu. I wtedy takiej pozycji, tego miejsca nie można już odzyskać. On wyprzedził dwa samochody, wrócił na swoje miejsce w szyku, więc automatycznie to jest wyprzedzanie za samochodem bezpieczeństwa i za to należy się kara. No i teraz dochodzimy do sytuacji z Kimim Raikkonenem, sytuacji, która była mieszanką, połączeniem tych dwóch sytuacji, czyli okrążenie de facto ze samochodem bezpieczeństwa, bo samochód bezpieczeństwa wyprowadził całą stawkę z alei serwisowej. Następnie miał zjechać z toru, a kierowcy mieli wykonać po prostu lotny restart, czyli tak jak po zwykłej neutralizacji, po której mamy restart, to po prostu samochód bezpieczeństwa zjeżdża z toru, wcześniej gasi światła, to też jest ważne, gasi światła i wtedy kierowca jadąc na prowadzeniu, to on dyktuje tempo, nie musi już trzymać tych 10 odległości za samochodem bezpieczeństwa, to on dyktuje tempo i to on decyduje o tym, kiedy rozpoczynamy prawdziwe ściganie. Wyprzedzać można się dopiero od linii mety. No i teraz tak, w tej sytuacji, co zresztą tutaj sędziowie wyraźnie w tym swoim komunikacie piszą, Kimi obrócił się w trzecim zakręcie i oczywiście mógł odrobić te pozycje przed linią samochodu bezpieczeństwa, mógł je odzyskać. Jeśli by mu się to nie udało, to oczywiście musi zjechać do alei serwisowej i wystartować wtedy, kiedy wszyscy już wyjazd z alei serwisowej minął. Z kolei mamy inny zapis mówiący o tym, że w trakcie tego lotnego restartu, kiedy samochód bezpieczeństwa wyłączy światła na dachu, czyli zasygnalizuje, że od tej pory lider wyścigu dyktuje tempo, to nie można się już wyprzedzać, nie można wyprzedzać innego kierowcy. Czyli tutaj zwróćcie uwagę na tę sprzeczność. Można odzyskać pozycję do momentu pierwszej linii samochodu bezpieczeństwa, fizycznie wymalowanej na torze, ale nie można się wyprzedzać, kiedy samochód bezpieczeństwa zgasi światło. A z reguły gasi światło oczywiście dużo wcześniej. W tym przypadku akurat w zakręcie numer 10. W związku z czym jakby nie było tutaj rozsądnego wyjścia z tej sytuacji. Po prostu nie dało się tego zrobić zgodnie z regulaminem, żeby Kimi odzyskał pozycję w szyku, nie łamiąc tej zasady, że po zgaszeniu światła na samochodzie bezpieczeństwa już tych pozycji odzyskiwać nie można. Musiałby je błyskawicznie po prostu odrobić na samym początku, ale też zdaje się tam było jakieś zamieszanie decyzyjne. Też chyba nie do końca wszyscy byli przekonani, czy to jest okrążenie na zasadach neutralizacji i restartu jak po neutralizacji, czy okrążenie na zasadach okrążenia rozgrzewkowego. Tyle, że jechane za samochodem bezpieczeństwa. Także tutaj też potrzebne jest jakieś doprecyzowanie i wyjaśnienie tej sytuacji. Koniec końców sędziowie stwierdzili, że ponieważ zawsze jest tak, że jeśli kierowca nie odzyska miejsca w szyku przed restartem, to musi zjechać dalej serwisowej i wykonać restart właśnie stamtąd. No jest to jeszcze w jakiś tam sposób zrozumiałe, bo dlaczego akurat ma stracić Kimi po takim incydencie dwie pozycje, a nie więcej, mógłby komuś po prostu przeszkadzać. No, nie jest uprawnionym do tego, aby być w tym miejscu, w którym po prostu się znajdował, więc okej, no na to jeszcze jestem w stanie jakoś tam przymknąć oko, stwierdzić, że w miarę przytomnie sędziowie z tego wybrnęli. Natomiast cała ta sprawa po prostu pokazuje, że są sytuacje, o których nie śniło się najtęższym filozofom, są sytuacje, w których po prostu mamy do czynienia z paroma sprzecznymi bądź pozornie sprzecznymi przepisami. Trzeba decydować w ułamku sekund bardzo szybko, nie zawsze jest na to czas, nie zawsze jest na to możliwość. No i niestety tak się zdarza, że czasami nawet doświadczony kierowca, doświadczony zespół też nie wiedzą, co mają zrobić, a sędziowie, no, stosując bądź dosłownie literę prawa, bądź właśnie tak jak teraz jakąś tam zasadę ogólną, że zawsze jest tak, że jeżeli kierowca nie odzyska, no to musi z alei serwisowej jechać i po prostu wtedy wlepiają kary. Kary, które akurat w tym przypadku mogą mieć znaczenie, jeśli chodzi o ostateczny układ sił w stawce, bo dwa punkty dla ekipy, która w zeszłym sezonie zdobyła tych punktów 8, no to jednak jest sporo, chociaż oczywiście w tym roku ta walka w środku stawki jest dużo bardziej zacięta. Ekipa Alfa Romeo też ma większe szanse na to, aby o te punkty po prostu się z rywalami bić. Jeśli chodzi o różnego rodzaju bitwy, to mam nadzieję, że będzie ich jeszcze mnóstwo w tym sezonie. Nie tylko tam Verstappen z Hamiltonem na czele, ale też właśnie na tych kolejnych pozycjach. Fantastyczny wyścig w wykonaniu chociażby Lando Norrisa, także duet Ferrari się popisał jak należy. Alfa Tauri znów zdecydowanie poniżej oczekiwań, także tutaj te plusy i minusy można by jeszcze długo rozdzielać, ale chciałem jeszcze zahaczyć o inne wydarzenia wyścigowe z tego weekendu, naprawdę już króciutko na temat tego, co działo się w Barcelonie w tym 4-godzinnym wyścigu European Le Mans Series.
Tam oczywiście fantastyczny triumf ekipy WRT w składzie Louis de Lettre, Yves Heuillet i Robert Kubica, któremu przypadł w udziale ten zaszczyt dokończenia dzieła, czyli ten krótki, ostatni przejazd i zwycięstwo w tym czterogodzinnym wyścigu, wypracowane w dużej mierze oczywiście przez jego zmienników. Zresztą Robert też tego nie ukrywał po mecie, mówiąc, że nie spodziewał się, że taką łatwą robotę dostanie na zakończenie. No to dowiezienie tego zwycięstwa też takim prostym zadaniem nie było. Trzeba było dbać o opony, aby w razie jeszcze jakiejś tam neutralizacji w końcówce mieć je w miarę dobrym stanie, gdyby ta cała przewaga została zniwelowana przez goniących rywali. No rywale oczywiście bardzo doświadczone ekipy w zawodach długodystansowych, więc tym cenniejszy jest ten triumf zespołu, który debiutuje na tym poziomie, i kierowców, którzy też w sumie mają łącznie bardzo niewielkie doświadczenie w tego typu wyścigach. No, poprzeczka, jeśli chodzi o oczekiwania, wędruje teraz bardzo wysoko. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale kolejny start na Red Bull Ringu też zupełnie nowe wyzwania, bo zmienia się ten aerodynamiczny kit, czyli specyfikacja aerodynamiczna zgodnie z przepisami LMP2. Wchodzi jakby zamrożenie na cały sezon tej specyfikacji z 24 godzin Le Mans, więc od nowa jakby trzeba szukać ustawień, kombinować, żeby te ustawienia połączyć pomiędzy wymaganiami wszystkich trzech kierowców. Rywale oczywiście na pewno też będą chcieli wziąć srogi rewanż na debiutantach za to zwycięstwo. Zwycięstwo odniesione czystą przewagą tempa, bezbłędną praktycznie jazdą, unikaniem wpadek chociażby podczas pit stopów, co przytrafiło się chociażby ekipie G-Drive startującej z pole position. Także no to wszystko po prostu pokleiło i zadziałało tak jak trzeba. Warto też pamiętać o innych polskich recentach w tej rywalizacji. W kategorii LMP3 tam mamy aż trzy samochody z takim wątkiem, dwie ekipy, dwa samochody Inter Europol Competition. Tutaj miejsce na podium dla samochodu numer 13, trzecia lokata, 30 sekund za zwycięzcami, niespełna sekunda przewagi nad kolejnym samochodem, jest to naprawdę zacięta walka. Numer 14, ósma lokata na mecie, a na 11 miejscu ekipa włoska Euro International, ale z Mateuszem Kaprzykiem, młodym kierowcą w składzie, więc tutaj też jeszcze przed Mateuszem dużo doświadczeń, dużo myślę też i mam nadzieję sukcesów w wyścigach długodystansowych. Kierowca z doświadczeniem z samochodów jednomiejscowych, trochę tam próbował sił we włoskiej Formule 4 chociażby ostatnio, no ale teraz przesiadka do LMP3. Myślę, że tutaj jest to dobra droga, żeby zdobywać doświadczenie i jak najwyżej w tej kategorii wyścigowej się dostać. Jeszcze były zawody na Nordschleife, tam z kolei Kuba Giermaziak wreszcie doczekał się startu po tym odwołanym poprzednim wyścigu czterogodzinnym. Tym razem udało się pojechać z Frankiem Kehele, jego starym zmiennikiem jeszcze z ADAC GT. Dojechali na czwartym miejscu w swojej klasie w pucharze BMW. No i oczywiście Kuba cały czas celuje w 24 godziny Nürburgringu. Jeszcze jeden taki wyścig za dwa tygodnie kwalifikacyjny przed nim i też trzymamy kciuki, żeby mu się udało, żeby wystartował w tym słynnym 24-godzinnym maratonie. To tyle z tych innych dyscyplin sportu. Wracamy oczywiście już niedługo do tematów związanych z Formułą 1. Coś tam o książkach będzie, pewnie znowu odpowiedzi na Wasze pytania się wkrótce pojawią. Może o Miami coś jeszcze sobie powiemy, skoro ten wyścig ma trafić do kalendarza i trafi do kalendarza w przyszłym sezonie. A na razie, jeśli chodzi o podsumowanie weekendu na Imoli i w okolicach bliższych i dalszych Imoli, to by było na tyle. Zapraszam oczywiście do komentowania, do wymiany uwag, zwłaszcza na temat tych bardziej kontrowersyjnych wydarzeń z Imoli. A z mojej strony to już wszystko. Dzięki serdeczne za kolejne spotkanie i do usłyszenia, do zobaczenia niebawem.